i konie ruszyły w dystans. Nieco z opóźnieniem Chaco zostały także trochę na starcie Sistar i jeszcze jeden z koni. Na czele natomiast jest Brangelina. Nie, przepraszam, Danaida. Na tutaj dość blisko czołówki Zinjar Al-Kaledijach. Tam się przesuwa na drugie miejsce w tej chwili Ondina. Ale przewagę ma Danaida i to jest taka przewaga dosyć czytelna, jakieś 2-3 długości. Druga jest w tej chwili Ondina. Na trzecim miejscu, tutaj bliżej kanatu Zinjar Al-Kaledijach. Tam zdaje się jest czwarta Brangelina, piąte miejsce zajmuje Courtney Love, tam obok niej Terrior, bliżej kanatu nieco niosący się Al-Ral i teraz poprawia tam także Narcyz na ostatnim miejscu w grupie Aktywa, a za stawką w tej chwili galopuje Nefera. Wciąż Danaida na prowadzeniu, na miejscu drugim Zinjar Al-Kaledijach, teraz tam razem z nim galopuje też dobrze Ondina. Zinjar teraz schodzi bliżej kanatu, dobrze galopuje Terrior. Już w grupie jest chociaż tam gdzieś z tyłu Chaco. I za chwilę będzie wyjście na prostą. Danaida ślizga się po kanacie, rywale za nią, ona bardzo dużo zarobiła. I Danaida teraz ucieka, w ślad za nią ruszyły Al-Ral, Ondina i Zinjar Al-Kaledijach. Al-Ral bardzo lekko galopuje. Środkiem toru Zinjar Al-Kaledijach, ale Danaida ma jeszcze przewagę. Zinjar troszkę się buntuje, jeździec musi używać bata. Danaida, Al-Ral, Zinjar, ruszyła Haneczka. To jest jeszcze jakieś 100 metrów do celownika. No, troszkę maleje przewaga Danaidy. Zinjar Al-Kaledijach atakuje ją tuż przed celownikiem i chyba wygrał gonitwę. Chyba na miejscu drugim jest Danaida, dalej Al-Ral, zdaje się Narcyz i piąta Haneczka.